Tegoroczna edycja International Garden odbyła się w dniach 19-21 czerwca w Katowicach. Spotkania, warsztaty, prezentacje i prelekcje pozwoliły poznać kulturę państw, z których pochodzili studenci kształcący się na katowickich uczelniach. Miejscem spotkań była Galeria Miasta Ogrodów oraz restauracja Dobra Karma. Co kryje się pod tą nazwą? Pod tą nazwą kryje się nowy kulturowy fanpage na Facebooku. To strona, która promuje Polskę, język polski, ale też kultury świata i języki świata. Promujemy tak zwanych fałszywych przyjaciół, bo z tego najłatwiej jest nam korzystać, ale też na wakacje rozpoczęliśmy nową inicjatywę poszukiwanie polskich śladów na świecie. Rozumiem, że to miejsce i ci ludzie, którzy tutaj się zgromadzili, są częścią tego projektu? Tak, po części są to redaktorzy tej strony, ponieważ redagują tę stronę przede wszystkim cudzoziemcy, studenci międzynarodowych studiów polskich. No i oni są tutaj dzisiaj, żeby pokazać swoje kraje, żeby pokazać swoje kultury. Jesteśmy już w zeszłym miesiącu po Tygodniu Kultur Dalekiego Wschodu, natomiast w lipcu zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na Dzień Kultury Bułgarskiej, a dzisiaj wszystkie kultury z całego świata. Jak narodził się projekt International Garden i jaki jest jego przebieg, czemu służy? Chciałyśmy, żeby studenci przyjeżdżający do Katowic z innych krajów mieli szansę zaprezentowania swoich rodzimych miast, krajów, kultur, muzyki, tańca, ale jak już po kilku latach stwierdziłyśmy, że najlepiej sprzedaje się tak naprawdę gastronomia i w tym roku postawiłyśmy, szczerze mówiąc, w projekcie najbardziej na warsztaty kulinarne. I połowę tego wydarzenia tak naprawdę stanowią warsztaty kulinarne. Myślę, że cieszą się największym zainteresowaniem. A pozostałe atrakcje to, tak jak mówię, prezentacje różnych krajów, quizy, zabawy. Festiwal daje doskonałą okazję do zacieśnienia więzi między młodymi ludźmi, którzy wybrali Katowice na miejsce swoich studiów. Projekt odbywa się przy współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach oraz Szkołą Kultury i Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Data wydarzenia zbiega się nie bez powodu z Festiwalem Muzyki Folkowej Ogrody Dźwięków, który uświetnił i uzupełnił program o wydarzenia muzyczne. Będziemy mogli spróbować kuchni różnych krajów. Uczestnicy z poszczególnych państw przygotowali różne dania. Tak, mamy między innymi warsztaty pierogów. Uczestnik przychodzący na takie warsztaty będzie mógł przejść przez cztery stanowiska i nauczyć się właśnie, jak się robi pierogi w różnych stronach świata, bo nie tylko pierogi pochodzą z Polski, ale są różne warianty na świecie i myślę, że warto akurat się przyjrzeć, jak one wyglądają.